Witamy w kolejnym odcinku, już piątym, Euroraportu. Za mikrofonami Damian Szuba oraz Bartłomiej Tokarski. Do Euro pozostało 52 dni. Dokładnie tyle dni Madonna reżyserowała film Wii. Tak więc dajmy jej dzisiaj kamerę, a na mecz otwarcia film będzie skończony. Sławomir Peszko, tydzień temu wspominaliśmy o jego wybrykach. Dzisiaj już mamy konkretne informacje na temat tego, jak potoczy się jego kariera reprezentacyjna. Znaczy, na razie się nie potoczy, powiedzmy sobie szczerze, stanie w miejscu. Smuda po wahaniach, po zapoznaniu się z całą sprawą, stwierdził, że Peszko u niego już więcej nie zagra. Tak więc kolejny piłkarz odpada z Euro. A jak się ma sprawa do Wasilewskiego? Wasilewski może zagrać, nie jest objęty, że tak powiem, amnestią, ponieważ się on nie awanturował, był spokojny, nie był pijany, nawet nie sprawiał takiego wrażenia. Tak więc no, jednemu się upiekło, jednemu nie. Sam Zbigniew Boniek twierdzi, że nie będzie po Peszce płakał, bo co to za skrzydłowy, który w reprezentacji nie potrafi strzelić bramki. Też prawda. A więc temat zamknięty. Plaża, gwiaździste niebo i morza szum. Czy właśnie w takiej scenerii będą zasypiali kibice, którzy mają zamiar przyjechać na Euro do Gdańska? Według informacji Mosiru w Gdańsku właśnie taka opcja jest najbardziej prawdopodobna, gdyż spowodowane jest to wysokimi cenami za nocleg w hotelu. Więc jak widzisz, Damianie, no kibice muszą liczyć się z tym, że będzie dobra pogoda, bo jeżeli nie, no to co, w Gdańsku nie będzie kibiców? A jakie reprezentacje grają w Gdańsku w ogóle? Bo jeżeli jesteś Hiszpanie, jeżeli grają, no to dla nich plaża. Tak, no to co są raczej ich naturalne środowisko, ale wydaje mi się, że no tutaj nie fair zagrywają hotelarze, zwłaszcza mówił ostatnio o tym Michel Platini, że na Ukrainie, nie wiem czy słyszałeś o tym, ale ceny wzrosły o prawie 900%, gdzie w Austrii i Szwajcarii wynosiło to tylko 22% w stosunku do normalnych cen w ciągu roku. Więc jak widać, przebitka jest ogromna. Wspominaliśmy o wielkich powrotach. 2 tygodnie temu Del Piero i Totti mają szansę jechać na Euro. Tydzień temu że Van Nistelrooy nie ma takiej szansy. No a w tym tygodniu, zgodnie z tradycją, szansę zagrania na polskich i ukraińskich boiskach dostanie Raul Gonzalez. Prawdopodobnie, zaznaczam. Vicente Del Bosque nie zamyka mu drogi do kadry, ponieważ David Villa jest kontuzjowany. Fernando Torres jest kompletnie bez formy. No kto tam zostaje? Fernando Llorente? Soldado z Walencji, no ale nie wiadomo, czy oni wkomponują się tak dobrze w kadrę. Ale wracając do tematu Vii, bo o nim wspomniałeś, dobre informacje właśnie dla obrońców tytułu, czyli Hiszpanów, bowiem do zdrowia powraca David Villa, który doznał złamania kości piszczelowej w grudniu ubiegłego roku. Lekarze są wielkimi optymistami, zapowiedzieli, że na początku maja wydadzą pozwolenie na uczestnictwo Davida w treningach. A jeszcze a propos tych wielkich powrotów, to zapomniany nieco w kraju Eusebiusz Smolarek zgłosił swoją gotowość do powrotu do kadry. Ostatnio strzelił drugiego gola dla Den Haag, więc jest forma, nie? Także. Ale nie uważasz, że to tak samo jak w przypadku Tomka Kuszczaka, no Smuda wręcz może mu się zaśmiać w twarz, no bo człowiek, który nie grał przez jakieś ostatnie miesiące czy tygodnie w klubie, nagle strzela 2 gole i upomina się o kadrę, więc jak dla mnie jak najbardziej jest to śmieszne. Tylko zwróć uwagę, że Kuszczak jest bramkarzem. Bramkarzy mamy dosyć dobrych, jest urodzaj, ale napastników poza Lewandowskim echo. Jak to wspomniany Piech i Jankowski, których dalej Smuda nie powołuje, nie? No cóż, no czas pokaże. Dobra, a jeszcze odnośnie powrotów, to szanse Del Piero rosną, ponieważ kontuzję złapał Giuseppe Rossi, który zerwał więzadła po raz kolejny, więc jemu Euro również przepada, więc kolejny wielki nieobecny. Mam nadzieję, że coraz mniej będziemy dostawać tych informacji na temat kontuzji, gdyż no, jest to na pewno strata jak i dla turnieju, tak i dla wszystkich kibiców tutaj w Polsce i Ukrainie. No a co dzisiaj ma do powiedzenia nasz gość specjalny, Tomasz Lański, który jest ekspertem do spraw strefy euro. Tak. Dzisiaj podejmie kwestię bezpieczeństwa na strefie euro. Jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, no bo jak wiadomo, no polscy kibice raczej są postrzegani w Europie jako chuligani, chociaż ostatnimi laty coraz bardziej się to zmienia. I czy nie ma takiej obawy ze strony kibiców, czy to irlandzkich, chorwackich czy włoskich, że coś im się może tutaj stać?
Znaczy kibice, czy to z Irlandii, czy chorwaccy, czy włoscy są doskonale zorientowani w świecie kibicowskim i doskonale wiedzą, na co mogą sobie pozwolić w Poznaniu, na co nie mogą. Warto podkreślić, że my jako miasto przygotowujemy się naprawdę bardzo dobrze z mojej perspektywy do wizyty kibiców irlandzkich. Zabezpieczenie miasta od strony bezpieczeństwa jest naprawdę będzie naprawdę na wysokim poziomie. Tutaj siły zaangażowane w zabezpieczenie miasta są duże. Powołany specjalny sztab w siedzibie Wydziału Zarządzania Kryzysowego Bezpieczeństwa. Stale poznańska policja współpracuje z policjami irlandzką, włoską oraz chorwacką. Także tutaj myślę, że kibice, którzy przyjadą do Poznania, nie powinni czuć się niebezpiecznie w Poznaniu. Tym bardziej, że żaden z tych krajów, które grają w Poznaniu, nie są jakoś wrogo do siebie nastawieni. Trudno było znaleźć jakiekolwiek przykłady w prasie czy w doniesieniach medialnych z poprzednich imprez, aby pomiędzy tymi kibicami tychże drużyn dochodziło do jakichkolwiek zamieszek. Także no jest to gdzieś tam też duży plus dla nich, jak i również dla Poznania. Aczkolwiek musimy być czujni na baczności. Wszystkie służby podczas turnieju będą postawione, że tak powiem, w stan bezpieczeństwa, także w stan gotowości. Także tutaj o bezpieczeństwo kibice irlandzcy, czy to włoscy, czy chorwaccy bać się nie powinni. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo kibiców, czy są jakieś, nie wiem, specjalne sądy, tak jak były 24-godzinne, czy jakieś, żeby kibice po prostu mieli jednak tą świadomość, że za swoje wybryki mogą być ukarani w Poznaniu? Pamiętajmy, że podczas turnieju normalnie będą działały wszystkie służby. To nawet nie tylko jest mowa o sądach, ale również szpitale będą gotowe na przyjęcie zwiększoną ilość pacjentów podczas turnieju. My nie zamykamy tego typu instytucji. Wiadomo, że również przygotowujemy się na wypadek sytuacji kryzysowych. Sądy będą działały tak, jak działały. Sądy 24-godzinne tak, jak działały, będą działać. Jesteśmy na to gotowi. W przypadku naruszenia prawa policja będzie z pełną konsekwencją egzekwowała od przybysza, czy to będzie Irlandczyk, czy to będzie Włoch, czy to będzie Chorwat. Także tutaj taryfy ulgowej dla zachowań chuligańskich nie będzie. Zarówno na stadionie, jak i na oficjalnej strefie kibica, która będzie, z racji tego, że wstęp tam jest, będzie ogólnodostępny, będzie narażona bardziej, powiedzmy, na jakieś sytuacje niebezpieczne. Także my jesteśmy na to gotowi, strefa kibica będzie gotowa, także tutaj nie widzę żadnego zagrożenia na tym. Jak co tydzień podsumujemy występy kadrowiczów? Na sam początek ekstra klasa. No i będę szczery, nic się nie dzieje. Chciałbym dożyć dnia, w którym będę mógł piać z zachwytu, że jest, każdy zagrał dobrze, wygrali mecze. Ale tak nie jest, a więc w telegraficznym skrócie. Wojtkowiak bez fajerwerków. Wawrzyniak? O, jedyny dobry, którego wrzutki były bardzo niebezpieczne dla rywali. Mila, kontuzjowany, nie wiadomo jak poważnie, zagrał niecałe pół godziny. Murawski, bez błysku. Wolski, zagrał tylko 20 minut, również bez błysku. No w zasadzie jedyny pozytywny akcent to jest Michał Kucharczyk. Smuda zwrócił na niego uwagę, więc może kolejna nowa twarz w kadrze. Tylko dalej nie rozumiem, czemu Kucharczyk, tak? A Jankowski i Piech nie, będę się tego trzymał. No i Wolski, czemu nie? A czy nie, Wolski jest obserwowany. On oraz Kamiński z Lecha również. A powiedz mi, widziałeś może boisko w Łodzi? Widzewa? W Łodzi? Łódź to mi się bardziej woda kojarzy. Nie wiem, co tam się dzieje. Nie widziałem. No powiem ci, że wyglądało po prostu tragicznie, bo 50% czy nawet więcej boiska to był sam piach, więc... Całe szczęście Hiszpania i Holandia w Łodzi nie zagra. W Łodzi gra tylko Widzew i LKS, więc to, niech oni sami się bawią z tym problemem. Mam nadzieję, że za granicą jest lepiej, a więc Bartek. Rozpoczniemy od naszych zachodnich sąsiadów, gdzie Robert Lewandowski po raz kolejny znalazł się na ustach całych Niemiec. Strzelił on jedną bramkę w meczu z Bayernem Monachium, na dodatek bardzo ładną, gdyż zrobił to piętą i znacząco przybliżył Borussię Dortmund do tytułu mistrzowskiego. W weekend natomiast bohaterem Dortmundu był inny Polak, Łukasz Piszczek, który strzelił jedną bramkę, również niezwykle urodziwą, w meczu z odwiecznym rywalem Schalke Gelsenkirchen. Błaszczykowski w obu meczach zagrał na swoim wysokim poziomie. Czyli to teraz zwiększona sprzedaż koszulek z numerem 9, nazwiskiem Lewy, tak? No cóż, no zobaczymy w jakim trykocie, no bo jak wiadomo cały czas jest informacja na temat tego, że Lewandowski jednak przejdzie do Bayernu.
Franciszkowi Smudzie przypomniał o sobie kontuzjowany do niedawna zawodnik Sebastian Benisz. Wyszedł on w pierwszym składzie przeciwko Borussii Mönchengladbach. Jednakże, no właśnie, Benisz nie zagrał w dwóch najbliższych spotkaniach niemieckiej ekstraklasy. To kara nałożona przez federację za czerwoną kartkę, jaką został ukarany we wtorkowym meczu ligowym, którą otrzymał za faul. Natomiast teraz przenosimy się do Turcji, gdzie bardzo dobrą odpowiedź na poczynania Sławomira Peszki, właśnie te niezbyt pozytywne, dał Kamil Grosicki, zdobywając bramkę oraz zaliczając asystę w tureckiej Superlidze, grając przeciwko Bursasporowi. Kto wie, jeśli utrzyma formę, to nikt nie będzie płakał za Peszką. Co ty na to? No ja jestem jak najbardziej za. Od początku jestem fanem boiskowych występów Grosickiego. I myślę, że to jest dobra alternatywa. No to jest przede wszystkim dobry przykład na to, jak piłkarz może się zmienić, bo jak wiadomo, za młodu on był wielkim hazardzistą i lwią część swojej wypłaty właśnie przegrywał w kasynach. Ale już Platini powiedział, że oceniamy piłkarzy tak, jak grają na boisku, a nie za ich pozaboiskowe wybryki. No właśnie, ale Peszko w tym momencie jest jednak zawieszony, więc no jakaś analogia jest, że jednak Grosicki potrafił się ogarnąć, a Peszko, jak widać, po swoich ekscesach. No, człowiek uczy się na błędach, ale nie każdy. Dokładnie. Jak co tydzień, kolejne dwie reprezentacje przybliżymy wam, drodzy słuchacze. W tym tygodniu Włochy oraz Chorwacja. Tak jest, zaczniemy od drużyny Saszy Bilicza. A więc Chorwaci, znani nam rywale, graliśmy z nimi 5 razy, 3 razy przegraliśmy, raz zremisowaliśmy, a raz tylko wygraliśmy. Ostatni mecz w Klagenfurcie 4 lata temu, Mistrzostwa Europy, 1-0 po bramce Krasnicza. Cóż, 8 miejsce w rankingu FIFA, więc dosyć wysoko. Największe sukcesy to 3 miejsce, wywalczone w swoim debiucie na Mistrzostwach Świata, 98 rok, pamiętna drużyna z Daworem Szukerem, z Zvonimirem Soldo, czy z Saszą Biliczem, który jest obecnie selekcjonerem reprezentacji Chorwacji. Dosyć specyficzna postać. Gra w zespole rockowym, pali fajki niczym lokomotywa, pisze wiersze, człowiek orkiestra, człowiek renesansu. Największe gwiazdy Chorwacji, no to Ivan Perisic z Borussii Dortmund, czy choćby Ivica Olić z Bayernu Monachium, więc kolejny zawodnik z Bundesligi, Dario Srna, Luka Modric, czy Korliuka z Premiership, doświadczony Josip Simunic. No nie ma tutaj snajpera na miarę Davora Szukera, czy jeszcze Dado Prszo jak niedawno, ale to są solidni gracze, którzy co najważniejsze grają w swoich klubach. Co jeszcze można powiedzieć o Chorwatach? A więc do Euro zakwalifikowali się z baraży, przegrali z Grecją batalię, więc musieli zagrać dwumecz z Turcją, którą na wyjeździe w Stambule rozbili 3-0, więc na pewno nie wolno ich lekceważyć. A ja przypomnę, że Chorwaci zagrają właśnie w Poznaniu, między innymi z Włochami, o których Bartek, twoja kolej. Tak, reprezentacja Włoch to drużyna, która zawsze odgrywa znaczącą rolę na turniejach organizowaną przez UEFA czy FIFA. Ostatnim największym sukcesem Włochów było zdobycie Mistrzostwa Świata w 2006 roku, pokonując we finale gospodarzy turnieju Niemców. Natomiast jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy, znaczący sukces miał miejsce w 1968 roku, kiedy to potocznie nazywani makaroniarze zdobyli puchar, zajmując pierwsze miejsce w turnieju, oraz rok 2000 przegrany finał z Francuzami. Trenerem Włochów jest Cesare Prandelli, który po objęciu stanowiska w 2010 roku nie bał się powołać temperamentnych zawodników takich jak Balotelli czy Cassano. Jeśli chodzi o największe gwiazdy, to przede wszystkim ostoja wśród bramkarzy Gianluigi Buffon, czy też wiecznie młodzi Andrea Pirlo, wspomniany przeze mnie Cassano oraz niedoceniany Giovinco. Jak już wspomnieliśmy we wcześniejszych odcinkach, nadal żyje temat powołania na turniej Alexa Del Piero oraz Francesco Tottiego. Włosi na swoją bazę treningową wybrali miasto Kraków. A teraz, zgodnie z zapowiedzią, mała niespodzianka, czyli konkurs do wygrania. Gadżety związane z Euro. A więcej szczegółów oraz pytanie konkursowe, Tomasz Lański. Dla wszystkich słuchaczy, którzy odpowiedzą prawidłowo na pytanie konkursowe, oficjalne gadżety miasta Poznania nie do kupienia w żadnym sklepie. Pytanie jest dosyć proste, dla każdego fana piłki nożnej nie będzie to żaden problem. Proszę powiedzieć, kto został królem strzelców ostatnich mistrzostw Europy w Austrii i Szwajcarii? Pierwsza osoba, która wyśle poprawną odpowiedź na adres radio.rotunda@wsnhid.pl, otrzyma nagrodę. Paczkę pełną unikalnych gadżetów. A uwierzcie mi, warto, bo sam bym się skusił, ale no niestety jako współprowadzący nie mogę brać udziału w tym konkursie, więc zachęcamy. radio.rotunda@wsnhid.pl. To by było na tyle w tym tygodniu.
w przyszłym tygodniu po raz kolejny będzie wypowiadał się na temat Euroexpert w osobie Tomasza Lańskiego. Oraz przedstawimy kolejne informacje, ciekawostki i reprezentacje. A tym razem będą to Holendrzy oraz Niemcy, a więc dwóch głównych faworytów do zdobycia Mistrzostwa Europy. Tak jest. Do usłyszenia. A mówili dla was Damian Szuba oraz Bartłomiej Tokarski.